Ty, a w ogóle widziałeś, że ten ziomek Bombas wyzywał mamę Ferrariego od prostytutki, mówił, że jakieś dowody na to są? Tam co kurwa oni grubo lecą. Ta. Ten były ZUS-ie. Ja ogólnie jak zacząłem tego ziomka, to on mi takim chujowy vibe kurwa daje ten człowiek. Tak coś mi w nim kurwa nie pasuje od samego początku. No ale w dymy się sprawdza, tak? Na pewno ludzie będą chcieli to oglądać, bo no odpierdala coś. No ale wiesz, to dymić kurwa kosztem cudzej matki, no to też jest takie kurwa chujowe, nie? Z jednej strony masz rację i tutaj, znaczy w jednej strony to kurwa zdecydowanie masz rację. Jeżeli są to tylko pomówienia, to bardzo, bardzo kurwa brzydko. Z drugiej zaś strony, czy Amadeusz Ferrari nie zrobił czegoś podobnego w kierunku do mamy Polaka? Czy nie nagrał wyzwał kurwa... No, czy nie nagrał piosenki, w którym rapował będzie sał chuja jak twoja ma tula, nie kojarzysz tego? Nie, to nie. Kurwa, to był jakiś jeden z pierwszych fejmów, trójka, czwórka, jakoś tak. To okay, takiego Disa nagrał, nie... którego de facto finalnie usunął i przeprosił chyba za to. Okej, okay, no to nie kojarzę akcji. Jak było, no to w sumie jest kurwa swoim... Więc w sumie karma wróciła, nie? No jest swoim, że tak powiem. Każdy orze jak może i mu oddali po prostu. I 85 groszy. I ma więc jednodniowa wycieczkę do Wrocławia, a jest dwa koncerty. Ja też inaczej, kurwa, jak ktoś komuś mamę zbywa, w starym mieście. To tam pozdro nie jest to tak po złości, nie? Że na przykład, nie wiem, Dagmara Górska, coś tam, prostytutko. No to jest chujowe. Jak ktoś sobie powie, a nie wiem, coś tam twoja stara, to jeszcze chuj, jak to jest w kontrolowanych warunkach. Ale jeśli ktoś to robi, żeby za... Jeśli... Ja bym chciał cię wkurwić i bym ci matkę wyzywał na kurwa rundkach, żebyś się ze mną bił. No to uważam, że to jest kurwa tragiczne, nie? Oczywiście wiesz, że też każdy ma inne podejście, dla niektórych to, że ty mówisz komuś chuj ci w matkę, też może być kurwa przesadą, nie? Natomiast, no tak, ja też, dla mnie to ma inną rangę, dla mnie, ale rozumiem, że komuś też mogą się nie podobać rzeczy, które ty czasami mówisz, czy ja czasami powiem. Na razie tego dziękuję, Sirona pozdrawiam składam. Przyjacielu. I tego Titanica chcę złożyć. Natomiast tak, no niewątpliwie nazywanie cudzej mamy prostytutką to jest kurwa krok za daleko. No chyba, że faktycznie, tak jak powiedział Sona, to dowody i je pokaże i okazałoby się, że Amadeusz dostał swoją własną bronią. No to wtedy to jest po prostu zwyczajna karma. No tak, tylko że wiesz, jeśli nawet by była prostytutką, no to chuj, no to sobie z prostytutką, no sobie trochę nie odpowiada chujowo, za to, gdzie pracuje. No to prawda, ale z drugiej strony, jeżeli atakowałeś mamę drugiego gościa za to, że rzekomo po prostu, tylko bo ja nie wiem, czy to jest prawda o mamie Adriana i nawet gdyby była, to nie chciałbym o tym jakoś głośno mówić, to uważam tylko tyle, że jest to karmą. Nie chciałbym nie z tego tytułu, że o, cenzura, tylko kurwa... No nie wiem, to jest taki trochę cios poniżej pasa, nie? Proszę bardzo, Justyna. Tak szczerze, jakbym na przykład, nie wiem, kurwa, moja matka była prostytutką, to byłoby mi moralnie wstyd, kurwa, śmiać się z kogoś domniemanej prostytucji rodzinnej. Tylko tak, tylko nie wiemy, czy u Mateusza po pierwsze jest to prawdą, a po drugie, wątpię, że gdyby nawet było to prawdą, to żeby sam o takich rzeczach mógł wiedzieć, nie? Dziękuję, małpa, pozdrawiam. No jak? Poczekajmy na rozwój sytuacji. Robiła podobno, tak? To też no słowo przede wszystkim najważniejsze, podobno. No to co, to była prostytutką 29 lat temu, jak go na świecie nie było i tego nie pamięta? No czemu nie? Być może. Znaczy w sensie, to tak chujowe mówi, bo to jest takie domniemania, no, ale ogólnie taki scenariusz gdzieś tam, gdziekolwiek jest realny, nie? W sensie, że czyjaś mama mogła robić różne rzeczy, zanim go urodziła, nie?